Witam serdecznie, zapraszam na film dotyczący analizy przedostatniego meczu 1/32 finału Pucharu Polski między Odrą Opole a Arką Gdynia. Zapraszam do oglądania i subskrybowania. Tradaj! Czwartek, czyli trzeci dzień pucharowych zmagań w Polsce. O godzinie 16 mieliśmy spotkanie Unii Skierniewice z Piastem Gliwice. Tamto spotkanie po dogrywce wygrał Mistrz Polski 5-1. No a teraz jesteśmy w Opolu, gdzie miejscowa Odra gra na co dzień w pierwszej lidze. Znajduje się aktualnie na ostatnim miejscu, a Arka Gdynia gra na co dzień w Ekstraklasie i zajmuje miejsce przed, albo trzecie miejsce od końca. Odra Opole w poprzednim meczu ligowym bardzo nieszczęśliwie przegrała w Głogowie z Chrobrym. Był to mecz bardzo pechowy. Odra ze stanu 0-2 odrobiła na 2-2, a w końcówce w ostatnich momentach straciła bramkę na 2-3. Ale wiecie co, mimo tego, że stracili tam w ostatnich minutach bramkę na 2-3 w Głogowie, to dzisiaj los im to oddał. Arka Gdynia natomiast w poprzedniej kolejce zwyciężyła w Łodzi z ŁKS-em 4-1. Dwie bramki wówczas strzelił Dawid Szkirtladze, jednego gola strzelił Michał Nalepa oraz Maciej Jankowski. W Arce Gdynia bardzo duże zmiany co do spotkania ligowego z ŁKS-em, a Odra Opole raczej standardowy skład. Trzeba przyznać, że od początku to spotkanie było dość wyrównane i nie było tu w ogóle widać żadnej różnicy klas. Wiadomo, jak skończyło się to spotkanie. Bramkę na 1-0 w 98 minucie strzelił Trojak po dośrodkowaniu z rzutu rożnego Adamca. Całe spotkanie toczone było w równym tempie. Mimo tego, że nie był to zbyt techniczny mecz, to oglądało się go całkiem przyjemnie. Na początku tak naprawdę oba zespoły chciały grać. Brakowało bardzo dużo jakości w tych zagraniach, trzeba przyznać. Bo na przykład Fabian Serarens, napastnik Arki Gdynia, mógł się znaleźć w wielu sytuacjach, ale przy lepszym ustawieniu się na boisku i przy lepszym przyjęciu. No, dużo temu zawodnikowi brakuje, nawet na standardy Pucharu Polski z pierwszoligowcem, więc nie wiem, co on robi w Ekstraklasie. Aha, i nie można tego spotkania w żaden sposób porównywać z meczem ligowym, ponieważ te składy zupełnie się od siebie różniły. W Odrze Opole ktoś by mógł powiedzieć, całe szczęście nie było Rossy na bramce tego zawodnika, który wpuścił bardzo duże babole tak naprawdę w pierwszej połowie meczu z Chrobrym przed tygodniem. Ale on wszedł potem za Krysiaka, bo ten miał kontuzję. I muszę przyznać, że zagrał naprawdę dobre zawody. Wybronił kilka strzałów w drugiej połowie na przykład Markusa da Silvy. I naprawdę na duży plus. Bardzo dobrze. Ja się cieszę, że zawodnicy mimo tego, że grają jedno spotkanie bardzo złe, bardzo fatalne wręcz, bo mecz Rossy w Głogowie był... Ale dzisiaj z Arką zagrał świetnie i to na pewno zamarzy jego plamę psychiczną przede wszystkim. Bardzo podobał mi się również w tym spotkaniu zawodnik Odry Opole, prawo skrzydłowy bodajże, Błanik. Bardzo ładne dośrodkowania, rajdy i jest to według mnie najlepszy zawodnik tego spotkania, który w końcówce zszedł, ale cały występ na plus duży. I pierwsza połowa kojarzyła mi się głównie z dośrodkowaniami z bocznych stref boiska do pola karnego i bramkarzy, którzy wyprzedzali obrońców i napastników i łapali te piłki. Tak bym streścił pierwszą połowę. No i jeszcze w końcówce pierwszej połowy Odra miała więcej sytuacji. Trojak miał niezłe kopyto zamykające. W ogóle on zamknął dwie połowy, nie? W pierwszej połowie Trojak uderzył z dystansu tak bardzo mocno w bandy reklamowe. Sędzia od razu zagwizdał. I w drugiej połowie strzelił bramkę. I mecz od razu został skończony. W Arce Gdynia podobał mi się nawet Łoś. Jan Łoś miał kilka sytuacji, raz mógł strzelić nawet tak ekwilibrystycznie, wręcz bym powiedział. Dostał piłkę od da Silvy Markusa z prawej strony i tak nie wiem, jakoś tak się całym ciałem rzucił na tą piłkę, nie trafił w nią nawet. Ale cała akcja na plus trzeba doceniać za pomysłowość i chęć. I Odra miała jeszcze niezłą sytuację z główki, w drugiej połowie w poprzeczkę piłka trafiła. Całe spotkanie było bardzo wyrównane. Nie było widać żadnej różnicy tak naprawdę, jeśli chodzi o poziom. I według mnie wygrał po prostu zespół lepszy, zespół, który bardziej chciał. Miłosz Trojak w 98 minucie na 1-0. Odra Opole w 1/16 teraz finału Pucharu Polski. Przejdźmy jeszcze do plusów zawodników tego meczu, bo ich było dzisiaj całkiem sporo. Jeśli chodzi o gospodarzy Odry Opole, przede wszystkim był to Błanik. Na duży plus również Trojak, Adamek oraz Rossa. Dajmy Rossie również
plusa zawodnika meczu. I Janus, czyli były zawodnik Arki Gdynia i były zawodnik Zagłębia Lubin. A jeśli chodzi o arkowców z Gdyni, dałbym Markusowi da Silvie, ponieważ wprowadził razem ze zmianą za Siemaszkę jakieś zapędy ofensywne Arce Gdynia oraz Marcina Budzińskiego, który tak naprawdę od początku tego meczu był wyraźnie widoczny i widać, że chciał, napędzał tę grę. Był to przedostatni mecz 1/32 finału Pucharu Polski. Jeszcze będzie spotkanie Zagłębia Sosnowiec z ŁKS-em Łódź. I przypominam, że jutro, czyli dzisiaj jest który? 25? 26. Jutro 27 o godzinie 12 na kanale YouTube oficjalnym Łączy Nas Piłka będzie losowanie następnej rundy 1/16, także zapraszam. Śledźmy i widzimy się najprawdopodobniej na meczu Zagłębia Sosnowiec lub na meczu ekstraklasowym jakimś, więc dziękuję za uwagę, zapraszam do innych rzeczy, które robię. Cześć i subskrybujcie.